Drodzy, chyba mamy takie pragnienie uzdrowienia. Żeby Jezus przyszedł i w końcu uzdrowił mnie z tego, co boli, z tego, co jest trudne. I ta nadzieja, że to może się dokonać, rzeczywiście nas ożywia. Ale jak się otworzyć na to uzdrowienie, to chciałbym Ci o tym opowiedzieć dzisiaj. Ewangelia podaje przeróżne sposoby na uzdrowienie człowieka przez Jezusa. Raz człowiek biegnie za Jezusem, krzyczy za Nim: uzdrów mnie, jestem ślepy, zmiłuj się nade mną. No, mniej więcej tak. Jezus jakby nie reaguje zupełnie. Lekceważy, znaczy tak to na zewnątrz wygląda. Jeszcze uciszają uczniowie: weź tak, nie krzycz, tak. No. Innym razem sam podchodzi do chorego i proponuje pomoc. Jeszcze innym razem jest cała masa osób chorych, a Jezus wybiera tylko jednego i dokonuje tylko na jednym cudu. Innym razem na odległość dokonuje cudu i nie musi iść do domu. Innym razem jeszcze podejmuje trud i przychodzi do jakiegoś domu, żeby na przykład uzdrowić tą 12-latkę, która nie umarła, tylko śpi. Przedziwne są sposoby na uzdrawianie. Raz używa błota, raz chyba było dwuetapowe uzdrowienie, bo najpierw ten ślepy widział jakby drzewa, gdy patrzył na ludzi, a dopiero później w pełni przejrzał. Innym razem jeszcze uzdrowił paralityka ze względu na wiarę innych, nie ze względu na wiarę tego, którego uzdrowił, bo on był sparaliżowany, nic nie mógł zrobić, ale ze względu na ich wiarę dokonał się cud uzdrowienia. Raz tak, raz innym razem. Raz natychmiast zadziałał, innym razem ktoś musiał czekać na przykład 38 lat przy sadzawce, żeby spotkać Jezusa i być uzdrowionym, uwolnionym od choroby. To jest ważna podpowiedź dla nas, że Bóg może przeróżnie działać. Urzędnik królewski w Ewangelii Jana miał chorego syna i tam się wydarzyła taka scena. Następnie przybył powtórnie Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytali ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Drodzy, kluczem do bycia uzdrowionym przez Jezusa jest odpuszczenie sobie oczekiwań co do sposobu uzdrowienia. Bo możemy być podobni jak Naaman, który wyruszył do proroka Elizeusza. Elizeusz mu powiedział: idź 7 razy w Jordanie się obmyj. A on sobie myślał tak: wyjdzie ten prorok, wyciągnie rękę nad miejscem chorym i odejmie trąd. I się zdenerwował, bo on miał inne oczekiwania. Przyjechał z tymi talentami srebra, z tą świtą swoją, z całym swoim bogactwem, by pokazać prorokowi: no nie jestem byle kim. No uzdrów mnie, bo zasługuję na to uzdrowienie. Jestem urzędnikiem. No właśnie, a propos urzędnika. Jestem bogaty. No zobacz, że nie masz do czynienia z przeciętną osobą. Uzdrów mnie. 7 razy w Jordanie, to czyż rzeki w moim kraju nie są lepsze? No i on zdenerwował się i obrócił się na pięcie. Na szczęście poszedł po rozum do głowy i zrobił to, co mu rzeczywiście prorok podpowiedział, chociaż wydawało mu się to być nierozsądne. Jeżeli chcesz, drogi bracie, siostro, być uzdrowionym,
Nie narzucaj Bogu sposobu uzdrowienia i czasu uzdrowienia. Po prostu bądź cierpliwy. Oddaj tę sprawę w ręce Boga. Jak On chce, żebyś był za 10 lat uzdrowiony, bądź cierpliwy. Jak twoja pycha umrze dopiero wraz z ostatnim gwoździem przybitym do trumny, pozwól mu na to. Jak jakaś inna wada, zostaniesz z niej uzdrowiony dopiero, gdy zamkniesz oczy i będą cię nieśli w trumnie do kościoła, gdy dopiero wtedy to się stanie, pozwól. Może będziesz miał historię dobrego łotra, który dopiero pod koniec życia został oczyszczony w taki sposób, że mógł od razu wejść w bramę raju. Bóg ma swój czas. Dla Niego jeden dzień jest jak 1000 lat, 1000 lat jak jeden dzień. Pewne dzieła, które się wydarzają latami, On może zrobić w kilka godzin. Coś, co normalnie zajmuje kilka godzin, może się wydarzyć w kilka lat. To jest Jego logika. Zaufajmy Mu. Wiele osób, która jest frustrowana, tak się modliłem do Boga, Bóg mnie nie wysłuchał, no właśnie nie otwiera się na wysłuchanie, ponieważ narzuca swoją wolę Bogu i sposób rozwiązania. Mając wąskie patrzenie, że tak to powinno być załatwione w ten określony sposób, w takim czasie, no nie ufa, a przez nieufność i przez niewiarę swoją niemożliwy jest cud. Bo mam nadzieję, że rozumiecie tę zasadę. Ile uwierzysz, tyle otrzymasz. Ile zaufasz, tyle się cudu wydarzy w twoim życiu. Ile ogołocisz siebie z takich oczekiwań, że Bóg musi w ten i ten sposób, w tym i w tym czasie i jak najszybciej, bo nie ma czasu zadziałać, jak się ogołocisz z tego, wyrzekniesz się, o tyle, o ile się ogołocisz, o tyle doznasz cudu. Drodzy, jak więc się otworzyć na uzdrowienie? Zaufać. Zostawić Bogu czas, przestrzeń, osoby, środki, narzędzia, metody. Zostawić Mu to. Ofiarować. Być cierpliwym. Chcielibyśmy czasami wszystko naraz, wszystko na już. Takie czasy mamy. Ale one nas nie wychowują do czegoś dobrego. Zostawmy Bogu owoce i czas. To jest sposób na uzdrowienie. Zwłaszcza duszy. Jezu, ufam Tobie. Wtedy, gdy dopadają Cię pokusy do niecierpliwości, mów: Jezu, ufam Tobie. Ty wiesz, co robisz. Ty wszystko ogarniasz. Błogosławię Cię z serca, byś zaufał mimo wszystko. Byś trzymał się Boga choćby ostatkiem sił. I ufał. Ufał. Nawet gdy niebo i ziemia podpowiada, nie warto ufać. Ty ufaj. Ufaj, bo Bóg, zawsze spóźnia się o 15 minut, ale tak naprawdę to powoduje, że w najwłaściwszym czasie przychodzi. I On wie, co robi. Tak naprawdę się nie spóźnia. Z naszej perspektywy to wygląda jako spóźnienie. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeżeli karmią Cię te treści, chcesz więcej, zerknij w to, co zaproponowane i zapraszam Cię do społeczności, do modlitw na żywo, które są o 15, o 20.30. Korzystaj. Będzie banał, subskrybuj kanał.